Sebastian Górny, witam w studiu gościa pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, zacznijmy od tematu przyjemnego. Mamy w końcu lato, wakacje, czas na różnego rodzaju zabawy. No i na koniec wakacji w Gorzowie będzie duży koncert i to dzięki gorzowianom. Tak, Europa to my. To konkurs realizowany przede wszystkim przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod patronatem mediów ogólnopolskich. Świetna impreza, świetny w ogóle konkurs, który udało się wygrać, właściwie no, udało. Mieszkańcy wyklikali ten konkurs codziennie wysyłając SMS-y. Mamy potwierdzenie, że ponad 59 tysięcy głosów z Gorzowa spłynęło. Można by powiedzieć, że połowa mieszkańców zaangażowała się w ten konkurs. Mieszkańcy bardzo licznie głosowali. Tak, oddawali... bo może przypomnijmy, że nie wszyscy wiedzą, jedna z mieszkanek zgłosiła bulwar Edwarciański. Tak, jako właśnie... pani Edyta Madej zgłosiła. I na niego można było oddawać głosy i gorzowianie się sprężyli i z dużą przewagą. Tak, z ogromną przewagą. Zdobyliśmy ponad 30% głosów wszystkich. W finale znalazło się 20 miast. My zdobyliśmy z tej 20 30%. To jest ogromna ilość. To jest właśnie blisko 60 tysięcy głosów. Mobilizacja, jaka w Gorzowie była, nie było takiej mobilizacji w żadnym innym mieście. Mieszkańcy nawzajem siebie zapraszali, mobilizowali do głosowania. No i to jest właśnie efekt wspólnej pracy. Mieszkańcy sami zapracowali na to, żeby mieć na koniec wakacji świetną imprezę. A co jest najważniejsze, ta impreza jest w 100% finansowana ze środków organizatora konkursu, czyli m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Czyli miasto Gorzów nie dorzuca czyli złotówki? Do imprezy nie dokładamy złotówki. My chcemy oczywiście jakieś tam drobne imprezy towarzyszące, ponieważ mamy i Motor Racing Show w piątek, i w sobotę mamy Grand Prix na Żużlu, i w niedzielę ten koncert. Chcemy też przy tej okazji wypromować naszych artystów, także jakieś tam drobne imprezy towarzyszące, ale to już taka nasze promocyjne eventy. Natomiast impreza jest w 100% ze środków niebudżetowych i to jest wielka radość. No i ogromne podziękowania, bo mieszkańcy przysporzyli miastu no, imprezy za kilkaset tysięcy złotych. No i też chyba dużej promocji, tak? Bo i była ekipa telewizji ogólnopolskiej, tak, w Gorzowie, pokazywano ten bulwar, było wejście na żywo. Tak jeszcze duża promocja przed nami. I koncert, tak, tak, że będzie oczywiście, że będzie tydzień przed bardzo mocno promowany i w telewizji publicznej, i w Radiu Z. Koncert sam będzie transmitowany na żywo. No i później po imprezie jeszcze też będzie kolejna promocja tego projektu. Bardzo się cieszymy, bo nie spodziewaliśmy się, że tak fajnie zakończymy wakacje z takim przytupem. Myślę, że będą to naprawdę powtórzone, jak nie, jeszcze lepsze dni Gorzowa. Właśnie od dnia Gorzowa, no to właśnie od tych dnia Gorzowa, bo koncert będzie się w tym samym miejscu, tak? Na Błoniach. Tak, w tym samym miejscu, na Błoniach, ale oczywiście chociażby z racji organizacji Motor Racing Show most będzie wyłączony i najprawdopodobniej most będzie wyłączony przez cały weekend, też chociażby z tego względu, że jeżeli już odbywa się w sobotę Grand Prix na Żużlu, potężna ilość gości będzie chciała przejść spokojnie, zdecydowanie łatwiej będzie, żeby ta komunikacja... Wielu by chciało pewnie dojechać, panie prezydencie. Oczywiście, że tak, ale dlatego będą autobusy, będą parkingi. Chcemy, żeby miasto znowu przez 3 dni świętowało. Myślę, że to będzie świetny akcent na zakończenie wakacji. No właśnie, to o tych dniach Gorzowa, bo to było na początku, tak można powiedzieć, świetny akcent na początek. No bo co tu dużo mówić, dni Gorzowa wypaliły, no a pokazali to mieszkańcy Gorzowa, tak, którzy licznie uczestniczyli w koncertach, w różnych innych imprezach. Nie byłoby sukcesu dni Gorzowa, gdyby nie publiczność, gdyby nie mieszkańcy, bo przecież koncerty można organizować, ale cóż z tego, jeżeli nikt nie przyjdzie. A tutaj ja mam wrażenie, że to całe miasto było, bo mieszkańcy przewijali się od rana do późnych godzin wieczornych przez 3 dni. Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie, coś pasującego. I wielkie święto, naprawdę było święto Gorzowa i Gorzowian i bardzo się z tego cieszę, że udało się reaktywować po tych 4 latach nieobecności właśnie dni Gorzowa. No zakończenie zapowiedział się pan najpierw Gorzowian, czy im się podobało. Jak odpowiedzieli, że tak, to zapowiedział pan, że
będą następne Dni Gorzowa i że będą jeszcze z większym rozmachem. Tak. Czyli co, 500 tysięcy nie starczy? Trzeba będzie wydać więcej? Nie, to, panie redaktorze, to nie jest kwestia też pieniędzy, bo ponieważ Dni Gorzowa były, po długiej przerwie wróciły, no to też trudno było rozmawiać i ze sponsorami, z partnerami takiego wydarzenia, ale jestem przekonany, że wiele wydarzeń można zrealizować pozabudżetowo. I tu wcale nie chodzi o zwiększenie budżetu, ale chcemy, żeby były jeszcze ciekawsze, żeby z każdym dniem po prostu rozwijać się, żeby te z każdym rokiem Dni Gorzowa były jeszcze lepsze. No właśnie, w jakim kierunku te Dni Gorzowa mają pójść? Jak pan to sobie wyobraża? Czy to ma być impreza, która ma ściągać do Gorzowa turystów z zewnątrz, jak powiedzmy winobranie, czy to ma być taka tylko dla... Znaczy, nie tylko, ale powiedzmy głównie dla gorzowian. Przede wszystkim ma być to święto Gorzowa i gorzowian. Dla nas, dla wszystkich tych, którzy tutaj żyją, pracują, mieszkają. Dlatego też chcemy się chwalić naszymi gwiazdami, naszymi artystami, którzy w Gorzowie tworzą. To jest jakby podstawa. Ale też mamy świadomość, że dobrą zabawę zapewniają gwiazdy i też chcemy, żeby ta plejada gwiazd była dosyć atrakcyjna. Natomiast oczywiście, że kierujemy też tą imprezę w szerszym zasięgu i widać po Dniach Gorzowa tegorocznych, że bywalców i odwiedzających było naprawdę sporo, w tym nie tylko z gmin ościennych, ale z rejonu kilkudziesięciu kilometrów. Także to ogólnie jest bardzo duża promocja miasta, ale przede wszystkim święto miasta i jego mieszkańców. To tyle o zabawach. Ten koncert 30 sierpnia, i można powiedzieć, jedynym łyżką dziegciu jest to, że akurat tego samego dnia jest kurczak w Deszcznie. Tak, a tak, ale gdyby to był dzień po dniu, to byłyby jeszcze dwa więcej, dni koncertu. Ale ja od razu powiem, że rozmawiałem z panem wójtem Tymszanem i robimy wszystko, żeby te imprezy połączyć jeszcze bardziej, dlatego wspólnie sfinansujemy możliwość darmowej komunikacji między imprezami, tak żeby mieszkańcy nie odczuli tego, żeby mogli i na jednej, i na drugiej imprezie doskonale się bawić. Panie prezydencie, wiemy, ile zarabia pana doradca Adam Piechowicz, bo to jest jedyny doradca, tak? To jest jedyny doradca, tak. Dlaczego ta sprawa, czyli jakby ujawnienie jego zarobków musiało się oprzeć o samorządowe kolegium odwoławcze? No właśnie, musiało się oprzeć o SKO właśnie z tego względu, że prawodawstwo nie jest jednoznaczne. Kiedy wiosną spotkaliśmy się z panem Szymonem Osowskim z Fundacji Watchdog Polska, który prowadził w naszym urzędzie szkolenie na temat dostępu do informacji publicznej, rozmawiałem z nim na ten temat, w jaki sposób możemy udzielić informacji na temat zarobków doradcy, z tego względu, że orzecznictwo jest bardzo różne. W jednej z rozmów z panem Szymonem porozumieliśmy się, że najlepiej będzie, jeżeli on wystąpi do nas z takim pytaniem właśnie o tą informację publiczną. My mu odmówimy i zaskarży tą naszą decyzję tak, żeby instytucja wyższego rzędu, tutaj samorządowe kolegium odwoławcze, mogło wydać werdykt jednoznaczny. I tak się też stało, ponieważ mój doradca stara się chronić swoją prywatność i nie chciał podawać swoich zarobków. No dobrze, no ale może nie podawać, jeżeli pracuje dla prywatnej firmy, a nie dla Urzędu Miasta, to są środki publiczne, tak? Znaczy, tak, zgadzam się, natomiast my nie mamy nawet prawa i bardzo się boję też o to, podawać zarobków odnosząc się do konkretnej osoby. Nie możemy powiedzieć, ile zarabia Jan Kowalski w urzędzie. Nie ma takiej możliwości. To no, jest... Można chyba powiedzieć, ile zarabiają doradcy, tak? No tak, tylko właśnie z racji tej, że doradca jest tylko jeden i chodziło o to wskazanie, że dotyczyłoby to tej konkretnej osoby, to było niebezpieczeństwo, że jeżeli udostępniłbym taką informację, a niezgodnie z prawem, to mógłbym być narażony i miasto mogło być narażone przede wszystkim na odszkodowanie. I pytanie byłoby, jeżeli byśmy taką informację udostępnili, miasto by wypłaciło z pieniędzy publicznych odszkodowanie, no to czy to byłaby niegospodarność? Dlatego lepiej było spytać instytucji wyższego rzędu, samorządowe kolegium odwoławcze udzieliło informacji i nie ma z tym najmniejszego problemu.
A jeżeli jesteśmy przy doradcy, to proszę powiedzieć, czym on się zajmuje, tak? Jakimi sprawami? No przede wszystkim wiemy, że jest, wiemy już ile zarabia, ale co robi, to dalej nie wiemy. Doradza, to jest najważniejsze, no tak jak sama nazwa mówi. Sprawy gospodarcze, sprawy dotyczące funkcjonowania miasta. To jest człowiek z bardzo szerokimi kontaktami, relacjami, pomaga w też kontaktach miasta z innymi instytucjami na poziomie rządowym, ale też z instytucjami szczebla samorządowego. I ja wiem, że jakby praca doradcy jest bezpośrednio ukierunkowana na pracę ze mną i z moimi najbliższymi współpracownikami. Ona nie jest może mocno widoczna na zewnątrz, ale to jest naprawdę ciężka praca i pan Adam jest u nas wiele godzin, w tej chwili akurat na urlopie, ale jest z nami w każdym tygodniu, przeprowadził się tutaj, mieszka i pracuje na rzecz Gorzowa bardzo dobrze. Tylko na rzecz Gorzowa, to na wyłączność ma go Urząd Miasta? To znaczy, ja nie wiem nic na temat, żeby pan Adam jeszcze gdzieś pracował. Pracuje u nas normalnie na umowie i pracuje na rzecz miasta. Dobrze. Panie prezydencie, co z Centrum Edukacji Zawodowej? Pytają o to radni PiS. Wiemy, to ma być tam, gdzie były szpital przy ulicy Warszawskiej. Z tego, co wiem, miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu, tak? Bo pamiętam, że to było na 5 lat, ten tak, czas tak, tak. I ucieka. Pani marszałek wyraziła zgodę o przesunięcie tego terminu. Nie było tutaj najmniejszego problemu. Zresztą pani marszałek bardzo dba o te sprawy, żeby no jakby nie dopuścić do tego, że przez 5 lat nic się w tym kierunku nie działo, żeby budynek nie wrócił z powrotem do Urzędu Marszałkowskiego, żeby miał gospodarza i dzisiaj miasto jest gospodarzem. I w tej chwili, ponieważ mamy powołanego nowego dyrektora w działu edukacji, pracujemy nad koncepcją funkcjonowania. No, lada chwila powołamy radę programową, która stworzy właśnie program funkcjonalno-użytkowy tego obiektu. Przede wszystkim program merytoryczny, bo co jest istotne, do tej pory poza makietami i projektami szklanych domów nie było wkładu merytorycznego. Ba, nawet był dosyć radykalny. Pamiętam, że miał być tam przeniesione wszystkie szkoły o profilu zawodowym. No właśnie, też był dosyć duży sprzeciw dyrektorów tych szkół, dlatego chcemy wypracować taki profil działalności, żeby był zgodny z przede wszystkim obowiązującym rynkiem pracy. Dlatego w Radzie Programowej znajdą się ludzie nie tylko z środowiska szkolnego, ale też w Radzie Programowej będą osoby z biznesu, z zajmującymi się rynkiem pracy, z cechu rzemiosł, z korporacji biznesowych, po to właśnie, żeby Centrum Edukacji Zawodowej kształciło ludzi, którzy znajdą u nas pracę, bo to nie chodzi o to, żeby kształcić dla samego kształcenia, bo mieliśmy takie czasy w latach 90., kiedy bardzo mocno postawiono na studia wyższe, szczególnie o kierunkach humanistycznych i później był kłopot ze znalezieniem pracy przez te osoby. My chcemy kształcić przede wszystkim zawodowo i stawiamy na zawodowstwo, na to, żeby dwojako rozumiane zawodowstwo, czyli na szkolnictwo zawodowe, ale też przygotowanie zawodowców, ludzi, którzy będą świetnie znali swój zawód, świetnie go wykonywali, bo już dzisiaj widzimy, że pracownicy o dobrych kwalifikacjach technicznych, spawacze, ślusarze, kierowcy, mają zarobki dwukrotnie wyższe niż urzędnicy czy pracownicy umysłowi. Dobrze, kiedy będzie już ta koncepcja, kiedy ruszą prace, kiedy zacznie funkcjonować to centrum? Prace cały czas trwają nad Centrum Edukacji Zawodowej, bo jest wpisane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Trwają prace koncepcyjne. Myślę, że we wrześniu już będzie powołana rada programowa, która ustali jakby ten nurt działania, a w międzyczasie cały czas przygotowujemy dokumenty techniczne na to, jak aplikować o środki w ramach ZIT-ów, jak mają być, które obiekty mają być wyremontowane, co mają być ewentualnie dobudowane czy zaadoptowane w inny sposób niż dzisiaj jest to funkcjonuje. Rok, dwa, trzy. Myślę, że nawet choćby z tego powodu, że
programy europejskie powoli dopiero ruszają. Myślę, że realne jest sięgnięcie po pieniądze w 2017 roku. To będzie realny moment na to, żeby sięgnąć, rozpocząć inwestycje. Panie prezydencie, zaraz obok jest ulica Szpitalna. No i jest taka jakby wola ludu, żeby tę ulicę otworzyć, żeby był ten prawoskręt. Tak, żeby nasza tam też. Trochę... Nasza kiedy też. Kiedy to nastąpi? No, od początku, kiedy tylko zostałem prezydentem, staram się eliminować pewne utrudnienia, które przez lata w mieście powstały. Tak, zlikwidowaliśmy szlaban przy Filharmonii, tak w najbliższym czasie zlikwidujemy kilkadziesiąt miejsc, które utrudniają życie kierującym i pieszym. Zamontowaliśmy na próbę chociażby licznik czasu zmiany świateł i Szpitalna jest kolejnym elementem, tylko mamy problemy techniczne, bo warunki wynikające z rozporządzenia nie do końca pozwalają nam na stworzenie tak blisko siebie funkcjonujących skrzyżowań, ale szukamy na to rozwiązania, tak, żeby prawnie było to dopuszczalne. Tutaj wojewoda będzie nam opiniował to, ponieważ jest to przebieg drogi powiatowej, więc będzie musiał tutaj wojewoda się wypowiedzieć w tej kwestii. I myślę, że w najbliższym czasie taką, my przygotujemy pewną koncepcję na to i Urząd Wojewódzki wyda nam opinię, czy jest to możliwe. Będziemy robić wszystko, żeby szpital otworzyć. Jest to na pewno w naszym zamyśle. Chcemy, żeby ona funkcjonowała normalnie. A proszę powiedzieć, jak w ogóle ma wyglądać ten ruch w centrum miasta? Bo jest kilka koncepcji, ostatnio się pojawia. Między innymi pani Marta Bejnarowicz chciała jakieś wysepki budować, ewentualnie zwężać, domalowywać pasy dla rowerów, żeby ten ruch spowolnić. Radni Platformy mają także swój pomysł na to, żeby właśnie ruch samochodowy jakby ograniczać, oni mówią uspokajać. Zdecydowanie. Chcemy uspokajać ruch w centrum, chcemy eliminować trasy przelotowe, tak to nazwijmy, bo dzisiaj głównym miejscem, sercem Gorzowa, tym, czym w normalnych miastach jest rynek, jest wielkie skrzyżowanie. I dopóki tego skrzyżowania nie wyeliminujemy, nie ograniczymy w jakiś sposób, no to nie będzie to miejsce atrakcyjne, nie będzie to miejsce, które będzie skupiało mieszkańców. Dlatego pracujemy nad tym, dlatego podchodzimy poważnie do tego rozwiązania poprzez proces rewitalizacji. Ponieważ mamy pieniądze zapewnione na realizację planu transportowego, mamy pieniądze na transport niskoemisyjny, mamy pieniądze na uspokajanie ruchu. To jest kilka elementów, które trzeba złożyć w całość. W tej chwili w naszym urzędzie pracuje kilka zespołów jakby równolegle i zajmujących się transportem publicznym, tramwajami i uspokajaniem ruchu i rewitalizacją. I ta praca jakby coraz bardziej owocuje. Musi być zebrana w jedną całość z tego względu, że nie wyobrażam sobie, że w jednym roku będziemy w ramach planu transportowego przebudować linie tramwajowe, w kolejnym roku w ramach pieniędzy z ZIT-ów będziemy robić ścieżki rowerowe, a w kolejnym roku w ramach rewitalizacji, z pieniędzy na rewitalizację będziemy robić chodniki na przykład i jezdnie. To musi być zespolone, dlatego samo centrum miasta skupia dzisiaj kilka projektów, kilka priorytetów i kilka różnych finansowań. Dlatego przygotowanie dokumentacji na to jest bardzo trudne, ale cały czas pracujemy i myślę, że to jest kwestia półtora roku, kiedy się już pierwsze prace w centrum rozpoczną. A proszę powiedzieć, czy to, bo jakby tym celem takim ma być zamknięcie ogólnie ruchu w centrum, tak? O tym się mówi od wielu lat, ale czy faktycznie jest to w Gorzowie potrzebne? No to tam nie mamy rynku powiedzmy z prawdziwego zdarzenia, jasne, tak jak w każdym innym, tą funkcję raczej teraz przejął bulwar i wydaje się, że dobrze na tym wychodzi. Mówi się, że fajnie było jakby przedłużyć bulwar tak mniej więcej do PWSZ. I na pewno to zrobimy. O bulwarze już myślimy, może nie w tak wielkim wymiarze, ale czemu nie mógłby tam normalny ciąg spacerowo-pieszy powstać. Natomiast
Nie upieramy się i nie mówimy dzisiaj o tym, że w centrum będzie zupełnie wyłączony ruch, no bo trzeba też pomyśleć chociażby o komunikacji. No, nie wyrzucimy tramwajów, tramwaje muszą jeździć, a jeżeli jeżdżą tramwaje, to może uzupełniająco będą mogły jeździć autobusy, taksówki, a może jeszcze jakiś ruch w centrum dopuścimy. Dobrym przykładem jest ulica Świętokrzyska w Warszawie, która do niedawna była arterią, jedną z głównych arterii, trzy pasy w jedną, trzy pasy w drugą. Dzisiaj są tylko dwa pasy, jeden w jedną, drugi w drugą stronę. Cała reszta została zagospodarowana na przestrzeń dla rowerzystów, dla pieszych. Pięknie wygląda. Jak się okazuje, można pogodzić wszystkie funkcje i deptaka, i funkcji typowo rekreacyjno-sportowej, bo właśnie ze ścieżkami rowerami, razem z ruchem samochodowym, ale on musi być ograniczony, bo żaden znak nie będzie nas skłaniał do tego, żebyśmy ograniczali prędkość. To warunki techniczne muszą nas do tego skłaniać. Ja zawsze daję przykład okolic Rynku, ulicy Mostowej, gdzie jest bruk chociażby i nikt po tym bruku nie gna, to jest, ponieważ wjeżdża się na ulicę brukowaną, jeździ się już zdecydowanie wolniej. Tam droga nas do tego zmusza, żeby jechać po prostu powoli, więc może w ten sposób dojdziemy do tego, żeby ruch uspokoić. Na koniec jeszcze dobra informacja, no, że będzie ten helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, baza już od czerwca przyszłego roku tak. Ma być. Miasto tutaj trochę... No dołoży, to był jakby też warunek, żeby baza powstała, żeby śmigłowiec do nas trafił. To była też decyzja nasza, wspólna i mojej radnych. Myślę, że nikt tutaj nie wahał się, że jest to ważna decyzja dla mieszkańców Gorzowa i regionu. Podjęliśmy taką inicjatywę, że wspólnie wybudujemy bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego po 2,5 miliona mniej więcej, bo to jeszcze zobaczymy po przetargu. Składam się z panią marszałek, wybudujemy tą bazę. Śmigłowiec, tutaj pan minister Waldemar Sługocki postarał się o to, żeby był przyznany dla Gorzowa, znalazł pieniądze i dla Gorzowa jest przyznany i na pewno w Gorzowie będzie. Mieliśmy dosłownie w tym tygodniu jeszcze spotkanie z panem ministrem, z dyrektorem Gałązkowskim, z dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i natychmiast po tym spotkaniu poprosiłem swoje służby Urzędu Miasta. Jesteśmy już po pierwszym bardzo merytorycznym, roboczym spotkaniu, jak rozpocząć procedurę budowy, jakie dokumenty składać. Poprowadzimy za rękę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo to ono będzie budowało. I myślę, że spokojnie w przyszłym roku baza ruszy. Ale póki co, żeby śmigłowiec mógł tutaj już rozpocząć swoją działalność, wcześniej powstanie baza tymczasowa i też przygotowujemy w tej chwili dokumenty, żeby powstała hala tymczasowa i śmigłowiec i obsługa mogła jak najszybciej ruszyć. Wstępnie jest to, mówimy o czerwcu przyszłego roku, ale jeżeli uda nam się technicznie wbudować tą tymczasową bazę szybciej i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe też szybciej będzie gotowe z pracownikami, bo to jest też bardzo ważne, że trzeba tutaj zatrudnić pilotów, całą obsługę, przeszkolić, przejść różnego rodzaju kursy, certyfikacje. To możliwe, że śmigłowiec ruszy wcześniej i wreszcie będzie pomagał i ratował naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że właśnie tego pomagania, ratowania będzie jak najmniej, no bo dobrze, że będzie, ale wiadomo po co on jest, więc oby jak najrzadziej. Robię jak najrzadziej, ale to naprawdę świetna wiadomość dla Gorzowa. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.